To jest zebra, to jest struś, a to antylopa. To jest lampart, to jest słoń, a to hipopotam. W naszym zoo jest wesoło, nie ma klatek, nie ma krat. Ssaki, ptaki, gady, błazy żyją z nami za pan brat. To jest zebra, to jest struś, a to antylopa. To jest lampart, to jest słoń, a to hipopotam. W naszym zoo jest wesoło, nie ma klatek, nie ma krat. Ssaki, ptaki, gady, błazy żyją z nami za pan brat. A ja jestem strusiem. Struś ze strachu ciągle chowa głowę w piachu, więc ma opinię mazgaja. A nadto znosi jajka wielkości strusiego jaja. A czy wiecie, gdzie żyją strusie? Afryka. Tam właśnie żyją strusie. Servus. Strasznie się spieszę, ale mam dla was zagadkę. Kto znosi największe jaja? Odpowiedź: ja. Druga zagadka. Kto jest największym ptakiem na świecie? Odpowiedź: ja. Chyba mnie pamiętacie, struś afrykański we własnej osobie. Ile mam wzrostu? 2,5 metra. Dzięki temu już z daleka widzę zbliżające się drapieżniki. To dlatego zebry i antylopy lubią trzymać się blisko mnie. Ostrzegam je przed niebezpieczeństwami. A jak wiecie, na sawannie jest się czego bać. Dlaczego nie fruwam? Bo ważę ponad 100 kg i moje skrzydła są zbyt słabe, żeby unieść takiego giganta. Ale za to jestem słynnym szybkobiegaczem. Średnia prędkość około 50 km na godzinę, a na krótkich dystansach nawet 70. No i co wy na to? Struś afrykański żyje w Afryce, ale mam krewnych także w Australii, a do niedawna strusie żyły tylko na Półwyspie Arabskim. Ale afrykańska sawanna to mój żywioł. Co jada struś? Wiem, że są tacy, którzy myślą, że wszystko, co spotyka na swojej drodze, bo ma strusi żołądek. To prawda oczywiście, że zjadam od czasu do czasu kamienie, żeby pomagały mi w trawieniu twardego pokarmu, ale najbardziej lubię soczyste i miękkie liście i trawy, drobne owady, szarańczę. Jestem bardzo odporny na brak wody i gdy jest susza, wystarcza mi woda zawarta w pokarmie roślinnym. No ale gdy mogę popluskać się w wodzie, to robię to z prawdziwą rozkoszą. Hey, hey. Jestem strusiem z animuszem, w lot prześlignę strzałę z kuszy. Wzroknie jeden chyba uszy i postawi swoje uszy, widząc jak wypada z buszu, szans nie dając strzale z kuszy. Dzięki temu mówię wam, że tak długie nogi mam, jak formuła pierwsza gnam. Choć nie kryję, gdybym jeszcze grzywę miał, wiadry świstał w niej i grał, lecz miast grzywy los mi dał. Łysą szyję, o, łysą szyję, takim jestem wyjątkowym, nie powietrznym, lecz lądowym. Nie ma czym się chwalić, kura, w rewiach tańczą w moich biurach, a już odpadniecie w nosze, widząc jakie jaja znoszę. Że tak długie nogi mam, jak formuła pierwsza gnam. A choć nie kryję, gdybym jeszcze krzywę miał, wiatr by świstał w niej i grał, lecz miast krzywy los mi dał. Łysą szyję, łysą szyję, łysą szyję. Ha, ha. No to podlatuję, trzyma. Żyję wśród drapieżników, ale nie pękam, bo po pierwsze, bardzo szybko biegam, po drugie, mam silne nogi i twarde pazury.
Moje kopniaki są potężne. Co robi zakochany struś? Tańczy przed wybranką swego serca, wykonując pełen fantazji taniec rytualny. Trudno mi się oprzeć. No, oczywiście, czasem pojawi się rywal. Wtedy, niestety, trzeba stoczyć walkę o względy damy. Kopiemy się i przepychamy. Coś mi się wydaje, że wam to też się czasem zdarza, prawda? Strusie żyją w parach i są wzorowymi rodzicami. Owocem miłości jest wielkie, kilogramowe, kremowo-białe jajo. Grubość skorupki dochodzi do 1 cm. Pisklątko w środku nieźle musi się napracować, żeby ją rozbić. Czy wiecie, że Afrykanie używają tych skorup jako naczyń kuchennych? Jaja moja żona składa do dołka, wykopanego w piasku. Zwykle jest tych jaj kilkanaście. Potem przez 40 dni na zmianę wysiadujemy te jaja. Małe strusie już po kilku godzinach po urodzeniu mogą nam towarzyszyć w wędrówkach. A po miesiącu są już bardzo samodzielne i zaradne. Mamy też strusie przedszkola. W czasie, gdy dorosłe ptaki szukają pokarmu i wody, kilku wybranych opiekuje się maluchami. To się nazywa organizacja. Choć jest największym ptakiem na świecie, struś w strusich piórach nie może wzlecieć. Nie chowa w piasek jednak swej głowy, lecz mknie jak młody koń wyścigowy. Sławę zawdzięcza struś strusim jajom. Strusie tatusie na nich siadają. Aż się wylęgnie tuzin strusiątek, a każdy z nich ma strusi żołądek. Czy to prawda, że strusie biorą udział w wyścigach? Tak, to oczywiście pomysł ludzi. Są nawet wyszkoleni dżokeje, którzy nas dosiadają i pędzą na naszych grzbietach z szybkością 60 km na godzinę. Ja oczywiście nie jestem entuzjastą tego sportu. Czy to prawda, że strusie żyją na farmach? Niestety tak. Ludziom już nie wystarczają strusie pióra, które, musicie przyznać, są piękne. Chcą też naszych skór i mięsa. Podobno w Polsce też jest taka farma. Jestem pewien, że dzieci tego nie wymyśliły. Mówią, że struś ze strachu chowa głowę w piasek. Bzdura i plotka. W czasie wysiadywania jaj w pełnym słońcu po prostu kładziemy głowę na piasku, żeby się zrelaksować. To wszystko. Ale się zagadałem. No to serwus, pędzę dalej.